Chodzież, rok 1923. Wtedy to pracownikiem tutejszej fabryki fajansu zostaje Czesław Kukułka. Pnie się po szczeblach kariery i z czasem zostaje dyrektorem handlowym zakładu. Z pasji do unikatowego wzornictwa kolekcjonuje wytwarzaną tu porcelanę. Dodatkowo część wyrobów stanowi wynagrodzenie za pracę. Z biegiem lat uzbiera się z tego spora kolekcja. Razem łącznie jest ponad 100 przedmiotów. Pośród nich znajdują się unikatowe przedmioty, zarówno użytkowe, jak i ozdobne. Do najciekawszych należy figurka fauna, twardowski na kogucie czy figurki inspirowane starożytnym Egiptem, a także serwisy kawowe i jedyny tego typu egzemplarz patery z malunkiem krakusa, kujawiaka i wielkopolanina. Z takich ciekawostek między innymi jest biskwitowa, czyli bezszkliwna figura psa, którą wykonała hrabina Kwilecka w czasie pobytu w fabryce fajansów w 1927 roku. Bardzo piękna i ciekawa. W jednym egzemplarzu wykonana figura. Najpierw rodzina Czesława Kukułki przekazała kolekcję w depozyt. Po kilku latach rozmów i negocjacji udało się ją odkupić i obecnie jest już własnością muzeum. Kosztowała ponad 70 tysięcy złotych. Ponad połowę tej kwoty wyłożył minister kultury i dziedzictwa narodowego. Resztę dołożył marszałek województwa wielkopolskiego. Dzięki tak cennym figurkom, zestawom stołowym czy choćby toaletowym, ta kolekcja jest nie tylko w tej chwili największą w kraju, ale i chyba najbardziej cenną. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Zabytkową kolekcję porcelany z chodzieskiej fabryki fajansu można oglądać w Muzeum Okręgowym na wystawie stałej. Ostatnio do gablot trafiły niepokazywane wcześniej egzemplarze. Część zalega jeszcze w magazynie i będzie sukcesywnie udostępniana zwiedzającym.